Historia Polski i Litwy od czasów średniowiecza przeplatała się na przestrzeni wieków. Po zakończeniu II wojny światowej nasz kraj posiadał namiastkę niepodległości, stając się państwem tzw. bloku wschodniego. Litwa miała mniej szczęścia, bowiem stała się jedną z socjalistycznych republik radzieckich. O drodze do pełnej niepodległości naszego sąsiada opowiada wystawa, którą można podziwiać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostródzie. Ta droga była na pewno ciężka, ponieważ od utracenia niepodległości, czyli od zanektowania Litwy przez Związek Radziecki w 1940 roku, Litwa tak naprawdę zniknęła z map świata. To była jedna z republik radzieckich, Związku Radzieckiego, bez prawa głosu. Zaczęły się bardzo potężne represje, tysiące, dziesiątki tysięcy osób wywieziono. To byli ludzie, tak jak wszędzie, jak w każdym proporcjonowanym społeczeństwie, inteligencja, ludzie majętni, zasobni, którzy mogli zmienić rzeczywistość, tak? Oni mieli głos społeczny. To wszystko, ich wszystkich wywieziono, wyrzucono w stepy kazachskie czy na Syberię. W większości już nigdy nie wrócili, tak? To był ciężki czas. Na wystawie możemy zobaczyć, jak litewska opozycja oraz społeczeństwo próbowało walczyć z narzuconym im reżimem. Nasi sąsiedzi pełnej niepodległości nie mogliby odzyskać, gdyby nie pomoc polskich przyjaciół. Litwa sporo zawdzięcza Polsce, polskiej Solidarności, ruchowi Solidarność, w tych działaniach na rzecz uzyskania przez Litwę niepodległości. Wiem, że czerpali z doświadczenia polskich kolegów, używali drukarni solidarnościowych w Polsce, którzy drukowali jakieś ulotki w języku litewskim. Wystawa na zamku ma nie tylko przybliżyć historię Litwy, ale również zachęcić do odwiedzenia tego małego państwa. Zachętą dla wszystkich mogą być zdjęcia lotnicze prezentujące stolicę tego bałtyckiego kraju. Wszystkich zainteresowanych tematyką Wilna oraz Litwy zapraszamy do czytelni na Ostródzkim Zamku.